Siedzę sobie na macie od kilku dobrych godzin. Jest mi dobrze i lekko. Przepływają przeze mnie ciepłe, dobre myśli. Czuję się jak u siebie. Dzień dobry, czwartek! Witam Cię w osiemnastym odcinku Happiness Veggie Podcast. Dziś podyskutujemy o myślach, myśleniu, znakach i drogowskazach. A przede wszystkim pomówimy o tym, jak wielką moc ma to wszystko, kiedy dajemy temu swoją energię. Trzy, dwa, jeden, zero myśli mają wielką moc. Jak dziś pamiętam swoją pierwszą prawdziwą, o ile tak w ogóle można to sklasyfikować, nazwijmy to świadomą medytację. Istna. Katastrofa. Siedziałam wśród ludzi, którzy na pierwszy rzut oka naprawdę wyglądali, jakby urodzili się w pozycji kwiatu lotosu. Tymczasem ja, choć bardzo wysportowana i nie mniej rozciągnięta, nawet chyba bardziej niż nie mniej, nie byłam w stanie za żadne skarby świata usiedzieć w jednej pozycji z taką lekkością i z takim spokojem. Ta poranna praktyka miała trwać 30 minut. A co tam takie 30 minut, pomyślałam? W rzeczywistości, już po dwóch minutach, myślałam, że oszaleje. Pół godziny walki ze sobą, swoim kościstym zadkiem, ścierpniętymi nogami, czarnymi chmurami nad głową i ani jedną dobrą myślą. No, cudownie, frustracja i poczucie bez sensu. Poziom ekspert. Te 30 minut na ich zegarku, wierz mi, dla mnie trwało jakąś wieczność. Jak to wszystko się już cudownie skończyło, moje zachowanie wprawiło mnie w niemałe osłupienie. Sama do siebie powiedziałam: okej, okay, okej, okay, jutro spróbuję jeszcze raz. Powoli, spokojnie będę wchodzić w stan usystematyzowania myśli i uspokojenia. Jutro? Jakie jutro? A no jutro. No i tak widzisz, płynie sobie już dwunasty rok z medytacją. Jesteśmy pełni sprzeczności. Czasem tryskamy energią, a na drugi dzień lepiej się do nas nie zbliżać. Czasem odrzuca nas na widok ciasta, a drugiego dnia zaś zjedlibyśmy je razem z całą cukiernią i cukiernikami. Czasem chce się wyć z każdego powodu. A czasem ma się niektóre rzeczy zwyczajnie w nosie, choć jeszcze dwa dni temu zabierały nam sen z powiek. Jesteśmy energetyczną, emocjonalną bombą. Niemniej jednak wcale to nie musi być takie złe, jak się wydaje. Emocje, kiedy zaczynasz się im przyglądać, okazują się być bardzo pomocne. Więc zamiast krzyczeć na siebie, że płaczesz. Po prostu daj sobie trochę więcej przestrzeni. Niewygodna pozycja kwiatu lotosu sprawiła, że zaciekawienie sięgnęło zenitu. Dziś mogłabym medytować tak chyba kilkanaście lat, a naprawdę nic nie wskazywało na to wcześniej. Przyglądanie się sobie, swoim myślom i zachowaniom otwiera się na wielkie możliwości bowiem wysoce prawdopodobne, że przez ostatnie naście lat totalnie bagatelizowałeś wszelkie znaki, które pomagały ci podążać najlepszą z możliwych dróg. O intuicji to już nawet nie wspomnę. Twoje życie stało się polem bitwy, na którym trzeba zaciętej walki, krwi i ofiar. Ty z góry stawiałeś siebie na pozycji przegranej, bo latami mówiono ci, że się nie nadajesz, że sobie nie poradzisz. To nie dla ciebie, albo co gorsza, we wszystkim cię wyręczano. Tym magicznym sposobem cudze głosy zaadoptowałeś jako własne i dziś nazywasz to wewnętrznym krytykiem. A ten naturalnie blokujecie cię przed wszystkim. Dlatego mamy później niespełnionych malarzy, którzy ostatni raz namalowali coś dwadzieścia lat temu, dziś wiodąc takie życie, którego szczerze nie cierpią, piłkarzy, którzy byli odkryciem roku, a ich strach stał się tak paraliżujący, że zanim ich kariera nabrała rozpędu, po prostu zrezygnowali. Niedoszłych twórców, artystów, sportowców. I można tak mnożyć bez końca. Jednak nie jest jeszcze za późno. Twój wewnętrzny płomyczek wciąż się tli. Teraz jest czas, żeby usiąść, usiąść w spokoju i wreszcie szczerze się sobie przyjrzeć. Jeśli podarujesz sobie troskę, myśli pomogą ci odnaleźć drogę. Wówczas będziesz dostrzegać znaki, które przecież pojawiały się już całymi latami, ale wypierałeś możliwość ich zauważania. Dziś, dając sobie przestrzeń, możliwości przyjdą niczym gotowa receptura. Na swoim przykładzie powiem ci, że formy wypierania może być tak wiele i mogą być tak super zmodernizowane i zaawansowane, że właściwie zupełnie ich. Nie dostrzegasz. To trochę tak, jakbyś grał w jakąś grę, gdzie trzeba po prostu zbierać monety, które pojawiają się na drodze. No, umówmy się, nie da się ich nie zauważyć. Jednak element wyparcia jest tak silny, że ja byłam absolutnym mistrzem w wymijaniu tychże monet. bowiem niemożliwym wydawało mi się, aby istniało coś takiego jak dobre, radosne, a nie mówiąc już o satysfakcjonującym życiu. No bo przecież marzenia spełniają tylko w bajkach, a życie... aj życie, życie. Przyszedł jednak czas, w którym zrozumiałam, że świat ma zupełnie w nosie, że z nim walczę. On nic na tym nie traci. Ja za to marnuję sobie swoje życie. Uspokojenie przyszło wraz z usystematyzowaniem myśli, obserwacją i słuchaniem tego, co ja mam do powiedzenia. Ja, Natalia, nie ja myśli zaadoptowane jako moje. Każdego dnia wchodziłam i nadal wchodzę sobie po schodkach coraz to wyżej i wyżej. Zrozumiałam, że myśl jest jak miecz obosieczny, może stać się moim przyjacielem, ale równie dobrze może zapędzić mnie w kozi róg, stając się moim wrogiem. Dlatego włączyłam działanie, ale nie takie automatyczne. Przerzuciłam się na działanie manualne. Chcę bowiem mieć realny wpływ na to, jak wygląda i jak będzie wyglądać moje życie. Nie karmię się już strachem, bo wolę żałować, że spróbowałam, niż do końca życia ubolewać nad tym, że sama siebie powstrzymałam, odbierając sobie możliwość doświadczania. Dziś przed każdym z nas stoi wielka decyzja, czy stanąć w obronie swojego dobra i wieść życie pełne pasji, czy też wybrać strefę bezpieczeństwa, oddalając się od siebie i już na zawsze wypierając się tego, co naprawdę kochamy. Podejmij dobrą, świadomą decyzję. Pamiętaj o tym, że jesteś ważny. Jesteś ważny. Cieszę się, że mogliśmy towarzyszyć sobie w czasie podróży, w pracy czy może podczas zajęć domowych. Do usłyszenia już niebawem w kolejnym odcinku Happiness vegi podcast. Trzymaj się, pa pa.